Dzień dobry, europoseł Koalicji Europejskiej, PSL, Jarosław Kalinowski. Dzień dobry, witam państwa. A właściwie Koalicja Europejska pana do tego tak skrzywił. Europoseł, nie skrzywiłem się, europoseł Europejskiej Partii Ludowej. Dobrze, niech Polskiego tak Stronnictwa będzie. Ludowego w Europejskiej Partii Ludowej. O, już tak, precyzyjnie. Tak, już się tak pan precyzyjnie odżegnuje od Koalicji Europejskiej? Nie odżegnuję się, ja uważam, że Koalicja Europejska osiągnęła dobry wynik. Takiego wyniku nikt nie prognozował w badaniach przed wyborami. 38%, ale jednak PiS zmobilizował tak skutecznie wyborców, że wyprzedził nas i to bardzo znacząco. No to dobrze, no to teraz popatrzmy. Pan mówił tuż przed wyborami, że jeśli PSL dostanie minimum 2 mandaty, to pójdziemy jesienią do wyborów razem w koalicji. No i dobrze, nie macie 2, tylko 3 mandaty i zaczynacie jęczeć. Rozmawiałem z panem redaktorem, trzeba być bardzo precyzyjnym w słowach. Minimum 2 mandaty. Ale prosiłbym też o precyzyjne cytowanie moich wypowiedzi. Proszę bo bardzo, pełen cytat. Jeśli PSL dostanie minimum 2 mandaty, to opowiemy się za startem koalicyjnym w wyborach jesiennych. No to dodałbym koniec jeszcze, cytatu. Że wszystko wskazywałoby na to. Wtedy będzie łatwiej, że to jest bardzo możliwe. Ale tak bardzo zmienia się ostateczna decyzja, ja rozumiem, że już nawiązuje pan do sobotniego posiedzenia Rady Naczelnej. Ostateczna decyzja będzie w czerwcu. Propozycję prezes Kosiniak przedstawił, została ona zaakceptowana. Próbujemy formułować blok centrowo-ludowy, tak, chadecki, tak, chrześcijański. Minimum współpracy w opozycji to na pewno wspólna lista do Senatu, a ostateczna decyzja będzie gdzieś za 3 tygodnie. Pewien dramaturg angielski o was napisał, podsumował to takimi słowami: wiele hałasu o nic. I powołuje się na Szekspira, dlatego że przecież co wyście teraz ogłosili? PSL się zebrał w sobotę i ogłosił, że będzie tworzył koalicję polską. No to super, tylko pytanie jest proste. Czy to wszystko oznacza, że jesienią nie pójdziecie razem z Platformą na wspólnej liście wyborczej? To oznacza na pewno tyle, że prosta kontynuacja koalicji europejskiej w wyborach parlamentarnych krajowych jest niemożliwa. Tak jak to prezes Kosiniak w sobotę mówił, no wspólnota celu, a tym celem było pokonanie Prawa i Sprawiedliwości w wyborach europejskich, niestety się nie udała. Czyli wspólnota celu nie wystarczy, potrzebna jeszcze jest taka minimalna wspólnota programowa. Nie odpowiedział pan na pytanie, które zadałem. Odpowiadam na pytanie, bo na pewne pytania się wprost nie da odpowiedzieć, bo ja nie wiem, jakie będzie głosowanie za 3 tygodnie temu. Dobrze, kiedy prezes Kosiniak przedstawi wyniki rozmów z potencjalnymi partnerami, którzy mieliby tworzyć panie tą naszą pośle, koalicję. Pan jest w polityce od 90 roku. Dlatego wiem, że nie ma w polityce odpowiedzi tak, tak, nie, nie. Ale prosta sytuacja jest, to jest sytuacja klarowna. Czy to oznacza, że start z Platformą jest wykluczony? Nie jest wykluczony. Nie jest wykluczony. Tak jak mówimy, ostateczna decyzja będzie w czerwcu, pod koniec czerwca, wtedy, kiedy będziemy mieli wszystkie karty wyłożone na stół. Gazeta Wyborcza pisze: blef ludowców, blef PSL-u. I inni zastanawiają się, co ten ruch ma oznaczać. No to porozmawiajmy konkretnie. Mówicie, że będziecie tworzyć ludowo-chadecki blok. Tak? Dobrze zrozumiałem. Panie redaktorze, sprawy światopoglądowe, o czym wielokroć tutaj żeśmy u pana rozmawiali, ale ja nie chcę o tym teraz nie rozmawiać. Należą do kompetencji Unii Europejskiej, a te sprawy zdominowały kampanię ale wyborczą. Zostawmy teraz kampanię. Czy nam się to podoba, czy nie, te sprawy też będą dominowały kampanię jesienną parlamentarną, a my nie chcemy tej wojny światopoglądowej i to jest jedna z przyczyn tej naszej propozycji. Chodzi w tę wojnę na spokojnie, ale dobrze. Z kim będziecie budować ten blok? To może zainteresować naszych słuchaczy. No jeżeli PSL mu mówi, będziemy tworzyć koalicję polską, to ja, gdybym był słuchaczem i waszym potencjalnym wyborcą, zadałbym pytanie, ale kto będzie z wami to budował? No dobrze, do kogo się zwrócicie? Do Kukiza się zwrócicie? Mogę wymienić tylko środowisko, z którym no mogę powiedzieć tak, chyba wstępne rozmowy już prezes toczył. Mówił o tym też w sobotę na konferencji prasowej. Bezpartyjni samorządowcy. Mhm. To jest duże środowisko. Bardzo zawsze istotne. Zawsze się ze 2 znajdzie. Wiem. Bardzo istotne. No właśnie dlatego chcemy zobaczyć na końcu tych konsultacji, jak liczne są to również środowiska i jakim potencjałem dysponują. To pan dobrze wie, że bo my nie jesteśmy samobójcami. Bezpartyjni samorządowcy umieją też liczyć i jak ktoś jest prezydentem dużego miasta, to nie pójdzie kandydować w pełni się z panem redaktorem
autorem zgadzam, dlatego ostateczna, jeszcze raz, po raz trzeci dzisiaj mówię, ostateczna decyzja będzie pod koniec czerwca. Dobrze, ale ja teraz nie mówię o tym, z kim będziecie kandydować. Ja zadaję pytanie, kogo będziecie... startować. Zadaję pytanie, kogo będziecie zapraszać do Koalicji Polskiej. Takie nazwiska jak, nie wiem, Kazimierz Marcinkiewicz, Ludwik Dorn. Nie potrafię panu odpowiedzieć, panie redaktorze, na to pytanie. Ale pan nie sądzę, żeby... A pan by ich widział w PSL. Nie sądzę, że były premier, pan premier Marcinkiewicz tutaj jest osobą, która jest tym ewentualnym partnerem. Natomiast z Ludwikiem Dornem zawsze mi się sympatycznie rozmawiało. Również wtedy, kiedy był marszałkiem, a ja byłem wicemarszałkiem. To jeszcze jedno pytanie. Jarosław Gowin pyta, skoro chcecie budować blok centrowo-chadecki, to dlaczego nie z nimi? Panu Gowinowi odpowiadam szybko i zdecydowanie nie. Panu Gowinowi mówi pan nie, ale dlaczego? Fundamentalną zasadą dla nas, której przekroczyć nigdy nie przekroczymy, to jest przestrzeganie zasad państwa prawa. A dobrze. Pan Gowin dawno już to przekroczył i nie ma powrotu dla niego. To i dobrze, czyli tu w tym studiu padnie deklaracja nigdy z PiS-em? Tak, ja taką deklarację podejmuję i jest ona w pełni odpowiedzialna. Czyli tak naprawdę szukacie kogoś, z kim będzie można później zapukać do Platformy i powiedzieć puk, puk, dzień dobry, dajcie nam więcej mandatów. Panie redaktorze, ja oczywiście mogę przyjąć założenie, że wsiadamy do rozmów po wyborach z przedstawicielami PiS-u i mówimy do nich tak, że Trybunał Konstytucyjny staje się na powrót Trybunałem Konstytucyjnym, dobra. Krajowa Rada Sądownictwa na powrót staje się Krajową Radą Sądownictwa, a Sąd Najwyższy, Sądem Najwyższym będzie i nikt tego nie wzruszy, że Unia Europejska to jest naprawdę dla nas strefa bezpieczeństwa i rozwoju i nie będziemy, dobrze, Polska nie będzie rozbijać jej od środka. Tylko, że to, co ja mówię, Jarosław Kaczyński nigdy nie spełnił. Złożyliście piękną obietnicę i o nich chcę jeszcze z panem porozmawiać, ale najpierw pytanie inne. Czy pan podałby rękę, podał pan rękę przedstawicielom władzy, ale podałby pan rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu na przykład? Bo podawanie ręki to ostatnio element politycznych deklaracji. Podałbym rękę. Różnimy się bardzo. Ale dla mnie sytuacja chociażby taka, kiedy znak pokoju się przekazuje, to się po prostu przekazuje. Możemy się różnić w Polsce, ale jakieś minimum szacunku wzajemnego musi obowiązywać. Jeżeli mamy wspólne państwo, to dlaczego na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz nie będzie jutro na obchodach państwowych, na obchodach w Senacie z okazji 30. rocznicy 4 czerwca, tylko jedzie na obchody opozycyjne do Gdańska? No to nie powinno nikogo dziwić. Ja się dziwię, że nie ma rzeczywiście jakichś państwowych takich, prawdziwie państwowych. Są w Warszawie. Dobrze. Tylko, że mówienie, że tylko wybory do Senatu były wtedy w pełni wolne, bo były. No ale przecież, to jest prawda. Mówienie, że wybory do Senatu były wolne, to gdyby prawda. Nie rząd Tadeusza Mazowieckiego, który bądź co bądź na bazie koalicji parlamentarnej sejmowej powstał, to nie runęłaby kurtyna żelazna i mur berliński. O kurtynach to nie było będziemy w Warszawie rozmawiać. I w Gdańsku i w każdym innym miejscu w Polsce. O bardzo kuszących i kosztownych propozycjach PSL-u. Owszem, o tym, co PSL obiecuje, a co naprawdę może dać, na rmf24.pl i winteri.pl. Słuchaczom radia mówimy serdecznie. Dziękujemy. No dobrze, bo rzeczywiście w sobotę oprócz takich deklaracji budujemy Koalicję Polską, padły też obietnice. I no niech się pan nie gniewa, ja zawsze jak słucham PSL-u, to się uśmiecham. Myślę sobie naprawdę stare... Lubi pan PSL po prostu. No oczywiście, ale stare moje powiedzenie, nie tylko moje zresztą, nikt wam tyle nie da, ile wam PSL obieca, naprawdę nabiera nowych barw, proszę bardzo. Na skromnie podsumowano te wasze obietnice na 33 miliardy. Oczywiście pytanie, skąd to weźmiecie, jest pytaniem absurdalnym, bo nie weźmiecie, ale co tam wam szkodzi, nie? Zadeklarować, prawda? No to ja mam takie pytanie. Obiecujecie emeryturę bez PIT-u. Wasz stały pomysł, prawda? Kiedy wy rządziliście, nie tylko nie zdjęliście PIT-u z emerytury, to znaczy nie zrobiliście emerytury nieopodatkowanej, ale podnieśliście wiek emerytalny. To jest rzeczywistość. A tutaj obietnice. Co do wieku emerytalnego, jeżeli... Krytykując obecną władzę, mówiłem też o błędach, jakie PSL z Platformą popełniły. Zawsze na pierwszym miejscu wskazywałem podniesienie wieku emerytalnego. Aczkolwiek przypominam przy okazji, że
to, że ostatecznie zgoda PSL-u była, to dlatego, że był kompromis, że były w tym możliwość 2 lata wcześniej pójścia na tą emeryturę, a Kruz był w ogóle wyniesiony poza tamtą kadencję. No, porozmawiajmy o innych. A teraz o pieniądzach. Porozmawiajmy o pieniądzach, będziemy rozmawiać. Porozmawiajmy o innych zupełnie waszych postulatach. Proponujecie darmowy internet niemalże, głosowanie przez internet. Bezpieczny internet. Bezpieczny internet również. Bezpieczny, ale... tam nie padło słowo darmowe, ja bardzo pana przepraszam. Tu, w tym miejscu, na pańskim fotelu siedział Władysław Kosiniak-Kamysz, który opowiadał, że darmowy internet jest w programie PSL-u i opowiadał mi, jak to w Lubaczowie darmowy internet PSL. Samorządowcy są w stanie tego typu rzeczy zrobić, czyli państwo też ewentualnie może. Natomiast na Radzie Naczelnej była mowa o bezpiecznym internecie i o głosowaniu przez internet. Tylko realia są takie, że wasza bardzo prointernetowa partia doprowadziła do tego, kiedy rządziła, że zlikwidowano ulgę w podatku na właśnie na internet. Ja tylko przypomnę, że te nasze rządy przypadły, tak się złożyło, na czas największego od 29 roku ubiegłego wieku kryzysu gospodarczego i finansowego. Faktem jest, że byliśmy nielicznym krajem w Unii Europejskiej, który był nad kreską, mam jeszcze ale sytuacja była naprawdę dramatyczna. Jeszcze trzecia warstwa. No ale wróćmy może do szukania tych pieniędzy. No to porozmawiamy o tych pieniądzach. Sekundkę. Mówicie, obiecujecie zerową stawkę VAT-u, czyli bez VAT-u na zdrową żywność. Na żywność certyfikowaną, produkowaną metodami naturalnymi, ta żywność i ta produkcja, bo nie chodzi tylko o rolników, tylko o przetwórców, nie jest w stanie konkurować z wielkimi sieciami. Super. Gdzie na bazie utrwalaczy, ulepszaczy będzie pan kupował chleb z miesięcznym terminem ważności do spożycia? Zna pan takiego dżentelmena Waldemara Pawlaka? I kiedy naprawdę był ministrem? To jest naprawdę bardzo możliwe, jeżeli chcemy wesprzeć polskich producentów. Mam nadzieję, że pan mi też pozwoli coś powiedzieć. Tak, tylko że to na razie chcę panu pokazać, jakie są wasze obietnice, a jaka jest rzeczywistość. Obiecujecie zerową stawkę VAT-u na żywność, na tę zdrową, certyfikowaną. Gdy rządziliście, to podnieśliście VAT na żywność nieprzetworzoną z 3 do 5%. Waldemar Pawlak to ogłaszał, a co robił wtedy Donald Tusk? Donald Tusk powiedział, ja bardzo przepraszam za to, że czasami takie decyzje trzeba podejmować. Rzeczywiście innego wyjścia nie było. Rozkładał ręce Donald Tusk, ale Pawlak twardo mówił, podnosimy VAT na żywność. Wie pan, to jest właśnie cały PSL. Teraz budujecie program, który w skrócie da się spowiedzieć do tego. Wszystko, co robiliśmy dotychczas, było błędem. Głosujcie na nas, zrobimy odwrotnie. Nie wszystko było błędem. Uważam, że więcej było pozytywnych rzeczy niż błędów. Natomiast o błędach już wspomniałem. Natomiast jeżeli historycznie przypominamy kto, co i kiedy, to ja pamiętam, kiedy premier Kaczyński razem z wicepremier Zytą Gilowską świętej pamięci obniżali podatki dla najbogatszych, obniżali składki, przyczynili się do spirali wzrostu długu publicznego. No a dzisiaj Jarosław Kaczyński wyciągnął z tamtego czasu i z tamtych błędów wnioski i prowadzi zupełnie odwrotną politykę. No więc my też z błędu wyciągamy wnioski, ale też dostosowujemy nasze propozycje do realiów dzisiejszego stanu gospodarki. Bardzo pan chciał odpowiedzieć na pytanie, skąd te pieniądze? A chociażby, to jest moje osobiste zdanie, że rozszerzając program 500+ na młodzież powyżej 18 roku życia, należałoby wprowadzić jednak przy pierwszym dziecku próg dochodowy dla najbogatszych rodzin i to jest od razu 7 miliardów. Ale na jakim poziomie? A to o poziomie już zdecydują szczegółowo. Właśnie nie, bo to wtedy nie wiadomo, czy 7 miliardów. Jeżeli ktoś zarabia powyżej 20 czy 40 tysięcy, no to jest już wyliczane. Na osobę? Mówię o miesięcznych dochodach. No dobrze, ale ktoś zarabia 20 tysięcy i ma, panie redaktorze, tak jak pan, 5 dzieci. Panie redaktorze, naprawdę, no to oczywiście potem to się rozlicza na osobę w rodzinie, a nie na osobę która pracuje w rodzinie. I to jest oczywiste. Czyli wy jesteście zasadą jeszcze do tego złoty za złoty, żeby było naprawdę sprawiedliwie i uczciwie. I to jest możliwe. Dobrze, ale to niech pan powie wprost. PSL jest za tym, żeby wprowadzić progi przy 500+, progi dochodowe.
To jest moje zdanie. PSL głosowało za wersją tą, która jest w tej chwili bez żadnych progów. Natomiast ja uważam, że sprawiedliwym, uczciwym byłoby, gdyby możliwe środki budżetu państwa przeznaczać na cele bardziej pilne. Sprawy związane z demografią są naprawdę nadal pierwszoplanowymi. Ja uważam, że gdyby zwiększyć wsparcie dla trzeciego, czwartego dziecka kosztem tegoż progu dochodowego, o którym mówiliśmy wcześniej przy pierwszym dziecku, byłoby skuteczniejsze. To dobrze, bo nie żebym do końca to rozumiał, ale pan zaraz się odżegnuje, mówiąc, że to nie jest program PSL, tylko pański prywatny. Więc PSL powiedział, że proponuje rozszerzenie programu 500+ na młodzież powyżej 18, to nie tylko studenci, bo to też uczniowie szkół średnich. Dobrze, rozumiem. To PSL, hojny jak PSL. Proszę państwa, to naprawdę niedługo tak będą mówić. Zakładając, że koniunktura się utrzyma, nie będzie problemu ze sfinansowaniem tych propozycji. Ja bardzo przepraszam, no ale dobrze, w końcu będę cytował dwukrotnego premiera polskiego rządu, więc mogę sobie na to pozwolić. Czy PSL ma jaja? Ja uważam, że zawahał się Jarosław Kalinowski. Ja się zastanawiałem, jakiego sformułowania użyć, czy dosłownie cytować Pawlaka, czy może użyć zamiast cytowanych jaj przez pana redaktora Jądra. Tam jeszcze o kręgosłupie była mowa. No właśnie, ale macie te wszystkie. No więc odpowiadając koledze Pawlakowi, uważam, że chyba najbardziej sobie zaszkodzi tym publikowaniem tego, co było tam dyskutowane. Bo być może nie wszyscy internauci jeszcze wiedzą, że Waldemar Pawlak opublikował swoje wystąpienie na zamkniętym posiedzeniu PSL-u, w którym właśnie wzywał PSL do tego, żeby miało jaja. Mówił też o kręgosłupie oraz powiedział, że gdyby to on zamiast Władysława Kosiniaka-Kamysza siedział obok Donalda Tuska na spotkaniu na uniwersytecie, to cytuję, wyszedłbym z tego pieprzonego spotkania. Po pierwsze, co do tego kręgosłupa i jaj, nie rządziłby dzisiaj PiS, gdybyśmy się nie zgodzili na podwyższenie wieku emerytalnego. Wtedy, o tym żeśmy dzisiaj już rozmawiali, a wtedy liderem PSL-u i wicepremierem był rzeczony Waldemar Pawlak. A pamięta pan, jak się nazywał ten młody minister pracy? Pamięta pan, jak się nazywał? Ja panu przypomnę. Z całym szacunkiem, młody minister pracy, który wicepremier i prezes PSL-u tutaj jest główną postacią. Ten młody gdybyśmy minister nie mieli pracy, jaj, który wtedy w Sejmie nie stać by nas przedstawiał było ten pomysł, nazywał się Władysław Kosiniak. Nie stać by nas było na zerwanie koalicji z premierem Millerem. Nie stać by nas było na twarde negocjowanie w Kopenhadze i efekty tego są naprawdę pozytywne. A to pan opowiada o historiach. No ale pan też o historii opowiada. Nie, ale ja opowiadam o historii z niedzieli. Ale przykłady pan podawał z koalicji Platformy sobotę i PSL-u. Sobotę, to był pana błąd. Ale zaraz, sekundę. Ja pokazuję panu. panie pośle, ja panu pokazuję obietnice i rzeczywistość. Kiedy PSL mówi, obniżymy VAT na żywność, to ja mówię, ale jak rządziliście, nie tylko tego nie zrobiliście, tylko podnosiliście. Kiedy wy teraz mówicie, zadbamy o internet, a Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, będzie darmowy, to ja mówię, to wyście podnieśli koszty tego internetu, likwidując stawkę PIT-u. Kiedy wy mówicie teraz, że będzie emerytura bez PIT-u, to ja mówię, być może będzie, ale za to będzie trzeba na nią dłużej czekać, bo to wy podnieśliście wiek. Jeżeli PSL będzie uczestniczyło we władzy po jesiennych wyborach, to jednoznaczną deklarację przedstawił prezes Kosiniak, że nie wejdziemy do koalicji, która by nie spełniła tego sztandarowego naszego postulatu. Czyli? Bo już nie wiem, emerytura bez podatku. Aha, emerytura bez podatku. To jest sztandarowy teraz. To jest był od momentu, kiedy się pojawił. Jest w tej chwili w Sejmie jako projekt obywatelski. A nie pan młodszemu koledze, tak podpowie jako starszy kolega, doświadczony w polityce od zawsze. Przecież pan jest w polityce od 1989 roku. Moim zdaniem wtedy się Kosiniak dopiero rodził. Więc pan by mógł jakoś powiedzieć, słuchaj Jarek, Władek, to tak nie uchodzi. Ty byłeś tym ministrem, który podnosił ten wiek emerytalny. Ty już zostaw tę emeryturę.
Z ministrem Kosiniakiem najbardziej się kojarzy program tak zwany Kosiniakowy. 1000 zł miesięcznie przez rok od urodzenia. Obawiam się, że to tylko wy kojarzycie. Dla osoby nie. To jest bardzo powszechnie kojarzony Ludzie program. Mówią Kosiniakowe? Dla ubezpieczonych w KRUS-ie i nieubezpieczonych mam nigdzie. To jest cudne, naprawdę, bo wszyscy politycy chcieliby, żeby od ich imienia albo od nazwiska... Nawet Jarkowym niektórzy chcieli nazywać programy, ale to pochodna Kosiniakowego. Tak, i moim zdaniem równie nieskuteczna. Znaczy jedyne, co się przyjęło od nazwiska, to Gierkówka, wie pan? A ja myślę, że pan się myli. O Gierkówce już młodzi ludzie nie pamiętają. A młode mamy, które spodziewają się dziecka, wiedzą, co to jest Kosiniakowa. Tak, wzdychają do Władysława Kosiniaka-Kamysza i mówią... Władysław Kosiniak wzdycha najbardziej do swojej maleńkiej Zosi. To wiemy, wiemy wszyscy. Pozdrawiamy maleńką Zosię oraz jej mamę, panią Paulinę, ale ja rozmawiam z panem o polityce, a nie o młodych mamach i o jeszcze młodszych dzieciach. A pan o prehistorii rozmawia też, panie redaktorze, o Gierkówce. Sobota to rzeczywiście prehistoria. W sobotę padła ta deklaracja. Ja pan, bez trudu wejdzie teraz w tę nową koalicję, taką ludowo-chadecką, taką chadecko-centrową, czy tam jak wy to nazywacie? Ja na pewno podporządkuję się ostatecznym decyzjom, jakie zapadną. Bo pan jest wiernym działaczem. Ja jestem przewodniczącym tej Rady Naczelnej. Ja wiem. Ja mam sprecyzowane swoje zdanie. A jakie jest pańskie? Wygłoszę je wtedy, kiedy będziemy zbliżali się do głosowania. A założy się pan Nie chcę wpływać na tym etapie na postawy kolegów, którzy są członkami Rady Naczelnej. Chyba jedyny hazard, jaki uprawiam, to zakładanie się z politykami. Ja chętnie się założę z panem również i to nawet w stosunku niekorzystnym dla mnie, to znaczy 1-2, że jednak pójdziecie z Platformą do wyborów. A ja się z panem nie będę zakładał. Bo i też nie pan wiem, tak nie samo wiem, myśli. Nie wiem, co z tym winem, o które się pan założył z Kosiniakiem. Ale to dopiero jesienią się rozstrzygnie, bo zakładaliśmy. Aha, myślałem, że to już teraz po 26. Nie, zakładaliśmy. Założyłem się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o wino, że pójdziecie jesienią do wyborów z Platformą. Z panem się chętnie założę o to samo i to nawet w takim stosunku. Szaleństwo zupełne. Ja panu jedno, ja panu dwa, jeśli przegram, a pan mi jedno. Nie, ja nie jestem hazardzistą i tym razem nie podejmuję tego wyzwania. Ja wiem dlaczego. Przecież pan jest oczywistym... Nie, bo ja nie wiem, jaki będzie wynik. Ale pan jest oczywistym zwolennikiem tego, by iść razem w koalicji. No. To jest prawda. Dlaczego pan tego ludziom Ja jestem zwolennikiem wygrywania wyborów i ważenia wszystkich argumentów, które będą przemawiały za i przeciw. Jeszcze jeden cytat. Formule, która zostanie ostatecznie zaproponowana. Zjednoczyliśmy się w koalicji. Jesteśmy w stanie dokonać cudów. Osobno do niczego nie jesteśmy zdolni. To słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza. I pytanie, co się zmieniło w ciągu 2 tygodni? Ocena Koalicji Europejskiej na posiedzeniu Rady Naczelnej była bardzo pomyślna. Jedyny głos krytyczny, który padł, a zabierało głos prawie 30 uczestników tej dyskusji. Jedyny głos krytyczny to był głos prezesa Pawlaka. To nikt ma powie. Wszyscy się cieszymy, odnieśliśmy sukces, jest bosko. I dlaczego mówimy, że będziemy tworzyć nową koalicję? Znowu muszę powtórzyć zdanie, które już dzisiaj wypowiedziałem, że nie może być prostej kontynuacji Koalicji Europejskiej, bo ona tylko w połowie zrealizowała swoje cele. Dobrze, reprezentacja i to dość liczna w Parlamencie Europejskim, proeuropejskich formacji naszych polskich jest, natomiast nie wygraliśmy z PiS-em. Ostatnie pytanie, a na przykład jak w tej koalicji wspólnej na listach Platformy, czy obok Platformy, ale na tych samych listach będzie na przykład Barbara Nowacka, to PSL widziałby tam swoje miejsce, czy nie widziałby? Nie będziemy głosować w ciemno. No, ostateczne rozstrzygnięcie dokona się po przedstawieniu konkretnych propozycji. Co innego Koalicja Europejska, wtedy sprawy światopoglądowe nie były w kompetencjach Unii Europejskiej. Teraz będzie inaczej. Teraz musi być jedność w sprawach światopoglądowych, tak? Nie może być takiego rozstrzelenia, jakie mieliśmy do tej pory. Na jedno się nie może być też pretekstów dla PiS-u, żeby nie rozmawiać o sprawach zasadniczych, tylko o sprawach... Jedność chyba łatwo osiągniecie, ideologicznych. Bo pan jest zwolennikiem związków partnerskich, więc chyba no i znowu pan próbuje wkładać w moje usta wypowiedzi nieprawdziwych. Nie będę przepraszał, bo zanim mówiliśmy o sprawach konkubinackich tego typu, zawsze powoływałem się na artykuł 18, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Nie, wspomniałem o małżeństwie. Ja powiedziałem bardzo wyraźnie, odpowiadam za swoje słowa.
Moje słowa są proste. Jarosław Kalinowski w tym studiu 2 tygodnie temu deklarował, że związki partnerskie również dla par homoseksualnych to jest pomysł, którego jest zwolennikiem. Ale mówiłem zawsze, że trzeba zobaczyć, co jest zapisane w tym projekcie. I mówiłem, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. O, będziecie wy się wili i własny język połykali, a my to będziemy wszyscy transmitowali. Będziemy cytowali to, co żeśmy mówili. No właśnie, jak ja panu cytuję, no, pan musi z sobą cytować, nie zgadza. Ale pan musi cytować całość wypowiedzi, a nie wyrywać z kontekstu. Ja wiem, wie pan co, to jest stara zasada polityka. Jak cię złapią za rękę, to mów, że nie twoja ręka. Nie. Ani tak a propos, pamięta pan swojego dawnego kolegę ze wspólnej partii, Zbigniewa Kuźmiuka? Oj, nawet się widujemy. Wiem, i w kampanii teraz żeśmy nawet dwukrotnie brali udział w debacie. Jesteście teraz razem w Parlamencie Europejskim. No i co? On z trzeciego miejsca 134 tysiące głosów zebrał, a pan z pierwszego 104? No ale jeżeli popatrzymy na wynik w okręgu, gdzie PiS dostał prawie 60%, a my dostaliśmy o połowę mniej. No i co? No i 105 tysięcy jest na moim koncie i to jest 45% głosów całej listy. Mhm. A Kuźmiuk z trzeciego miejsca. Ja nie mówię o Adamie Bielanie, który zgarnął dokładnie 2 razy tyle, co pan. Jest, jak się okazuje, skutecznym w kampaniach. To co, to jakieś gratulacje? I należy mu pogratulować wyniku. Czyli człowiek, który umie tańczyć, mówi do człowieka, który nie umie tańczyć, czyli do Zbigniewa Kuźmiuka moje gratulacje, tak? No tak czy inaczej posłem jest i to z dobrym wynikiem. Tak, tak czy inaczej posłem jest, ale tańczyć nie umie. Kropka. Amen. Do widzenia. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.